tuż po tym, jak słońce zaszło nad Beskidami na najwyższym poziomie hotelu Viena w Bielsku-Białej. To Was nie interesuje. Ta obrotowa jest najbardziej zoomowana na Was. Czyli jeżeli chcecie się patrzeć na plus, to jest ta kamera. Tutaj dla Was przygotowaliśmy monitor, na którym zaraz będzie włączony stopper. Zapraszam Państwa na widowisko polityczne, jakiego Bielsko-Biała nie zna. To debata kandydatów na stanowisko prezydenta Bielska-Białej, którą zorganizowała redakcja portalu bielskobiała.pl. Wrócę chociaż numer 2. Do każdego pytania ta sama kolejność. Potem już ta kolejność może podzielić. Ale pytania mamy różne. Pytania są różne. Teraz może przejdę do trzeciego etapu, który jest bardzo prosty. Tu są takie losy z pytaniami wydrukowanymi. Każde pytanie ma numery. Robert ma te numery, będzie czytał te pytania. W debacie uczestniczyło 5 kandydatów: Jarosław Klimaszewski, Janusz Okrzesik, Przemysław Drabek, Ryszard Wrona, Jerzy Jachnik. Zaproszenia na debatę nie przyjęła jedynie pani Monika Socha. Myślę, że tutaj zrównoważony rozwój miasta polega na tym, że ci, którzy są bardziej w potrzebie, bo zawsze to jest zróżnicowane, będą obsługiwani przez mieszkania komunalne i ZGM-owskie, a ci, których stać, oczywiście będą na wolnym rynku kupować te mieszkania. Bielsko-Biała ma kiepskiej jakości komunikację publiczną i ubolewam nad tym. Niestety jest tak, że przez ostatnie lata raczej ta jakość się nie poprawia i coraz więcej ludzi czuje się zmuszonych do tego, aby po mieście przemieszczać się wszędzie samochodem. Ogólnie rzecz biorąc, brak konsultacji społecznych, różnych decyzji, od tych małych, osiedlowych, aż po większe. Obecna władza proponuje szereg różnych rozwiązań, natomiast nie proponuje oddania jakby części władzy społeczeństwu. Tu leży główny problem. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy ten system usprawnili. W chwili obecnej mamy jeszcze obowiązujący przetarg i jeszcze dopóki ten przetarg jakby nie zakończy, te umowy przetargowe się nie zakończą, mamy czas na to, żeby przygotować nowy system odbioru odpadów. I tu jest niezwykle istotne, żeby zastanowić się nad tym, czy nie podzielić miasta na sektory, nie wprowadzić konkurencji i nie usprawnić odbioru tego odpadu. W jakim celu? W takim celu, żeby obniżyć opłaty. Jeśli pan mi zadaje pytanie ogólne, to ja panu muszę odpowiedzieć ogólnie. Jeśli pan mi zadaje pytanie szczegółowe, to ja panu mogę odpowiedzieć szczegółowo. Bo ja panu powiem tak, na przykład osoby starsze, niepełnosprawne, które chciałyby mieć zajęcie. Mogą na przykład pracować, choćby dorabiać sobie, choćby w różny sposób, choćby w różnych mniejszych instytucjach, choćby włączyć się w działalność organizacji pozarządowych. Choćby handlować tą marchewką, za które Straż Miejska ich w Bielsku od ileś lat przeganiała i dawała im mandaty. Kandydaci odpowiedzieli na wszystkie pytania, które zostały im zadane, jak zostały udzielone odpowiedzi, jakie te odpowiedzi były. Ta ocena należy do naszych odbiorców. Przypomnę, że oglądali nas widzowie telewizji kablowej Vectra, Facebooka oraz strony bielskobiała.pl, a także radiosłuchacze CCM-u. Więc audytorium było duże i myślę, że każdy słuchacz, każdy telewidz ma prawo do swojej oceny tej debaty. Kto się zgadza na to, żeby było według wyboru? Znaczy dobra, czy ktoś ma coś przeciwko temu, według tego ustania, jakie był mailem, czy według wyboru? Czy wszyscy się na to zgadzają? Ja wolę losowo. Czy ktoś jeszcze chce? Dobra, jeśli jedna osoba jest za losem, to wybieramy los. Dobra, to w takim razie przechodzimy do losowania. To zrobimy teraz. Pytania kandydatom zadawali dziennikarze portalu bielskobiała.pl, Radia CCM i Telewizji Regionalna TV. Była tura pytań od czytelników portalu bielskobiała.pl, a także pytań, które kandydaci zadawali sobie nawzajem. Opowiadałem wcześniej, że podczas naszej debaty może nie być momentów miłych dla kandydatów. Ale myślę, że obyło się bez scysji. Jak Państwo widzieli, nie było awantur. Dlatego jestem bardzo zadowolony z takiego pokojowego przebiegu, dość emocjonującej, jak sądzę, debaty. Zresztą za tę kulturę chciałbym podziękować wszystkim 5 kandydatom, wszystkim 5 politykom, którzy uczestniczyli w naszej debacie. Natomiast co do
podziału środków na sport. No dla mnie jest oczywiste, tak jak pewnie dla każdego bielszczanina, że te pieniądze muszą być dzielone w sposób transparentny i inny niż do tej pory, dlatego że w tej chwili bardzo wiele nieporozumień, podejrzeń się pojawia w związku z tym podziałem pieniędzy. Muszą być jasno określone kryteria. Uważam, że te kryteria są dwa, to znaczy poziom sportowy oraz liczba widzów, która świadczy o popularności danej dyscypliny i danych zawodów sportowych. Jeżeli będziemy dzielić te pieniądze w sposób uczciwy, transparentny, to więcej klubów na tym skorzysta. A po drugie, niektóre spółki w ogóle nie powinny być spółkami miasta. Po co niektóre spółki, które nie są związane z bytem mieszkańców? To naprawdę jest zbędne. Miasto powinno mieć spółki dotyczące funkcjonowania miasta, z tym związane. Resztę sprzedać, a pieniążki przeznaczyć na sport dla dzieci i młodzieży lub budowanie mieszkań komunalnych. Stadion już jest i faktycznie i hala też jest. I teraz drugie pytanie, jakby w tym pytaniu jest stadion i hala, ale na przykład jeżeli była decyzja i mowa o hali, to miała być hala wielofunkcyjna, hala, w której mają się odbywać koncerty, imprezy. Pięknie to znowu wyglądało w opowieści, co tam się nie będzie działo. A w tej chwili faktycznie jest to hala, na której się odbywa kilka zawodów sportowych i dwa razy, trzy razy do roku duże imprezy targowe. Czyli ona absolutnie nie jest tym, o czym mówiono nam, jak nam to przedstawiał pan prezydent i urzędnicy wtedy. Teraz na pewno bym dogłębniej sprawdził tę analizę i już mam to doświadczenie, że trzeba dokładniej niestety było pytać. Tak jak mówię, panie redaktorze, to było kilkanaście lat temu. Doświadczenie moje nauczyło mnie dużo, dużo w tej chwili, że trzeba, że takie sprawy trzeba bardzo dokładnie analizować. Przede wszystkim jedno sprostowanie. Ruch Kukiza nie jest partią. Nie głosujemy okrakiem, tylko głosujemy tak, jak nam wskazuje sumienie, bo po tośmy poszli do Sejmu i to jest zgodne z konstytucją. Jeśli chodzi o wypowiedzenie pakietu klimatycznego, no proszę Państwa, trzeba popatrzeć na problem ekologiczny szerzej, bo podam dla przykładu, Bielsko w pierwszym rzucie nie było wzięte pod uwagę w tych dotacjach, które premier Morawiecki zobowiązał się do wykonania w stosunku do Unii Europejskiej, czyli miały to wchodzić 33 miasta, ale miasta poniżej 100 tysięcy. No ale co z tego, jeśli Żywiec i Cieszyn będzie będą wymieniane i ekologiczne postępowania, jak w Bielsku pozostanie tak, jak jest. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ja jestem tego zdania, że Rada Miejska jest równie ważna jak Urząd Prezydenta. I trudno jest, jak wiemy tutaj wszyscy, zarządzać miastem, nie mając większości w Radzie. Z tego, co widzimy wszyscy i myślę, tu jesteśmy zgodni, jakaś koalicja będzie niezbędna. Gdybym mówił o swoich chęciach, a nawet marzeniach, no to chciałbym mieć za sobą 25 radnych w nowej kadencji. Wydaje mi się, że jest to pomysł odważny, ale to jest kwestia rozmów ponad podziałami. Ja się cieszę, że taka atmosfera panuje w Bielsku, że jesteśmy z dala od konfliktów, od wielkich konfliktów politycznych, które oglądamy w telewizji. Mam nadzieję, że tak już zostanie, że Bielsko będzie czerpać ze swojej tradycji współpracy między ludźmi o różnych zapatrywaniach i o różnych wyznaniach. Debata, która 15 października odbyła się w hotelu Wiena w Bielsku Białej, trwała godzinę i 40 minut. Ja odnośnie do wypowiedzi mogę zaraz powiedzieć. Zaraz mogę powiedzieć, mogę wrócić do tych choinek miejskich.